2. Petrus 1, von Vers 12 bis einschließlich 21. 2 Piotra, 1 rozdział od wiersza 12 do końca tego rozdziału. Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dołożę też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Gdyż oznajmiliśmy wam moc i powtórne przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, nie opierając się na zręcznie zmyślonych baśniach, lecz jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Wziął On bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki Go doszedł głos od majestatu chwały. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A my, będąc z Nim na świętej górze, usłyszeliśmy ten głos, który pochodził z nieba. Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. A wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, siedzącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży natchnieni Duchem Świętym. Wir haben in unserem Liede so etwas gesungen, dass wir die Zeiten erkennen mögen. W naszej pieśni śpiewaliśmy coś takiego, abyśmy właściwie rozpoznali czasy. Und das meint, dass wir verstehen, wie Gott mit der Erde und mit der Welt umgeht. I to ma na myśli, byśmy dobrze rozumieli, w jaki sposób Bóg obchodzi się z ludźmi i z ziemią. Und auch wie er mit uns den Gläubigen handelt, was einmal unsere Zukunft sein wird. I także jak on obchodzi się z nami, z wierzącymi, jaka kiedyś będzie nasza przyszłość. Und dazu hat der Herr seiner Versammlung auch Lehrer gegeben. I ku temu Pan dał zgromadzeniu także i nauczycieli. Dass sie das weitergeben, was der Herr ihnen gegeben hat. Aby oni też przekazywali dalej to, co Pan im podarował. Aber er hat seiner Versammlung auch Hirten gegeben. Ale on dał zgromadzeniu swojemu także i pasterzy, die dafür sorgen, dass die Seelen ernährt werden. Którzy troszczą się o to, aby dusze bywały nakarmione. Und manchmal fließt der Dienst eines Hirten und eines Lehrers zusammen. A czasami służba nauczyciela i pasterza, ona jakby się w jedno wpływała. Und wir haben den Eindruck, dass das in diesem Abschnitt auch der Fall ist. I mamy takie wrażenie, że w tym fragmencie tutaj jest tak samo. Wir wissen, dass Petrus von dem Herrn einen Dienst als Hirte bekommen hat. Wiemy, że Piotr otrzymał od Pana służbę pasterską. Wenn wir das lesen im Johannesevangelium im 21. Kapitel. Gdy to o tym czytamy w Ewangelii Jana 21, dann finden wir da die Begebenheit, wie der Herr Jesus die Jünger an dem See trifft. To znajdziemy tamtą okazję, sytuację, przy której Pan Jezus spotyka uczniów przy jeziorze Tiberias. Und der Herr Petrus dreimal fragt, hast du mich lieb? I Pan trzy razy pyta się Piotra, czy go miłuje. Ich will jetzt nicht auf diese Fragen eingehen. Ja nie chcę teraz wchodzić na sprawę, czy na ten temat tych pytań. Aber jedes Mal, wenn Petrus eine Antwort gegeben hat, ale za każdym razem, gdy Piotr dał Panu odpowiedź, dann hat der Herr auch zu Petrus noch etwas gesagt. To Pan za każdym razem jeszcze coś powiedział do Piotra. Hüte meine Schafe. Strzeż moje owce. Weide meine Lämmer. I paś moje owieczki. Und weide meine Schafe. I paś moje owce. Und daraus sehen wir, dass Petrus den Dienst eines Hirten hatte in der Versammlung. I z tego widzimy, że Piotr miał służbę pasterską w zgromadzeniu. Und das war auch der Anlass, oder aus dieser Herzenshaltung heraus hat er diesen Brief geschrieben. I z tego nastawienia serca również napisał ten list. Und wenn wir Vers 12 lesen und auch Vers 15, a gdy przeczytamy wiersz 12 i 15, dann war es ihm darum zu tun, dass die Gläubigen das, was sie gelernt hatten, nicht wieder vergessen. To zależało mu na tym, aby to, co wierzący się już pewnego razu nauczyli, by tego nie zapomnieli. Er hat sie also an etwas erinnert, was sie schon einmal gehört haben. Więc przypominał im coś, co kiedyś już słyszeli.
Und das ist eigentlich die Weise eines guten Lehrers. A to właściwie jest sposób dobrego nauczyciela. Jeder Lehrer weiß, dass das, was man einmal gehört hat, wiederholt werden muss. Każdy nauczyciel wie, że to, co się kiedyś już słyszało, to musi być powtórzone. Damit es auch fest in unserem, damit wir es auch fest wissen. Abyśmy to tak rzeczywiście stabilnie i mocno wiedzieli. Und auch der Herr ist ein guter Lehrer, der das weiß. Również i Pan jest dobrym nauczycielem, który o tym wie. Und deswegen lässt hier durch Petrus schreiben, ich möchte euch an etwas erinnern. Dlatego każe spisać przez Piotra tutaj, że im coś przypomina. Und sagt interessanterweise, obwohl ihr das wisst. I mówi ciekawie, ten tak to formułuje, że mówi chociaż o tym, czy o nich wiecie. Und das sollte uns auch Mut machen. I to powinno nam dodać otuchy. Gottes Wort immer wieder zu lesen. Abyśmy Słowo Boże wciąż na nowo czytali. Wenn wir das tun, dann ist es natürlich so, dass wir Texte lesen, die wir schon kennen. Jeśli to tak czynimy, to oczywiście jest tak, że czytamy teksty, które my już znamy. Vielleicht auch Texte, über die wir schon viel gehört haben in Vorträgen. Być może teksty, o których już wiele słyszeliśmy, na przykład w wykładach. Aber dann ist das so etwas, was der Herr braucht, um uns an etwas zu erinnern. Ale wtedy jest to tak czymś, co Pan używa ku temu, by nam coś przypomnieć. Damit das ganz fest in unseren Herzen wurzelt. Aby to tak mocno zakorzeniło się w naszych sercach. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl auch kennt, das man schon mal hat, wenn man einen bekannten Text liest. Nie wiem, czy macie takie odczucie, czy przeżycie, że gdy czyta się już jakiś znany fragment, dass man ihn etwas oberflächlich liest, że czyta się go niestety tak trochę powierzchownie, weil man so im Unterbewusstsein den Gedanken hat, das kenne ich ja schon. Bo tak w podświadomości ma się tą myśl, przecież to już znam. Aber wenn man einen bekannten Text auch einmal ganz aufmerksam liest, ale gdy już znany nam fragment przeczytamy tak rzeczywiście uważnie, dann kann einem der Herr plötzlich auch etwas zeigen, was man bisher noch nicht gesehen hat oder verstanden hat. To Pan nagle może komuś czy nam coś pokazać, co żeśmy do tej pory jeszcze nie widzieli. Und deswegen ist es nützlich, das, was wir wissen, immer wieder neu zu hören und zu lesen. I dlatego jest to pożyteczne dla nas, gdy to, co żeśmy już słyszeli, wciąż na nowo jednak czytali i tego posłuchali. Und das führt uns dazu, wie das im, am Ende von Vers 12 steht, dass wir auch in der Wahrheit befestigt sind. I doprowadzę to do tego, jak to jest na końcu też wiersza 12, że bywamy utwierdzeni w prawdzie. Wir müssen das natürlich alles im Glauben aufnehmen und erfassen. Oczywiście to wszystko musimy we wierze pojmować i przyjmować. Wir glauben, dass es Gottes Wort ist, das wir vor uns haben. Wierzymy, że to Słowo Boże, które jest przed nami. Dass also Gott selbst durch sein Wort jetzt zu uns spricht. To znaczy, że Bóg sam przez swoje słowo teraz do nas przemawia. Und das nehmen wir so an und dadurch werden wir in der Wahrheit befestigt. I to przyjmujemy i zatem jesteśmy utwierdzeni w prawdzie. Befestigt heißt, dass uns das nicht so schnell wieder weggenommen wird. Utwierdzeni oznacza, że nie tak szybko to znów może nam zostać odebrane. Wir lesen einmal etwas in einer Stelle von Winden der Lehre. Na jednym miejscu czytamy takie sformułowanie, że są jakby wiatry nauki. Und der Herr möchte nicht, dass die Gläubigen durch die Winde hin und her geworfen werden. A Pan nie chce, byśmy przez te wiatry byli jakby miotani na jedną i na drugą stronę. Das ist ja ein Bild, was wir gut verstehen. Bo to jest obraz, który my dobrze rozumiemy. Wenn wir zum Beispiel Blätter draußen sehen, die vom Wind bewegt werden. Jeśli na zewnątrz, na dworze widzimy na przykład liście, które są pędzone czy poruszane przez wiatr. Dann sehen wir, dass sie mal hierhin und mal dahin geblasen werden. To widzimy, że one raz są powiane na to miejsce, raz na drugie. So wie der Wind vielleicht gerade um die Hausecken fegt. Tak jak akurat wiatr wieje wokół domu. Und der Herr sieht die Gefahr, dass Gläubige, die in der Wahrheit nicht fest sind, i Pan widzi to niebezpieczeństwo, że wierzący, którzy nie są utwierdzeni w prawdzie, von fremden Lehren wie von Winden hin und her geworfen werden. Że oni są miotani przez nauki, tak jak wiatr miota liśćmi. Dann hören sie vielleicht etwas Neues und werden in diese Richtung geblasen. Może usłyszą coś nowego i znów są pędzeni w tą stronę. Und hören etwas anderes und werden in die andere Richtung geblasen. I potem słyszą coś innego i znów są pędzeni czy pchani w inną stronę. Wir kommen gleich noch darauf, wenn Petrus etwas von Fabeln sagt. Zaraz coś do tego też, zaraz jeszcze do tego powrócimy, gdy Piotr tutaj mówi coś o baśniach. Aber wir können jetzt schon sagen, ale już teraz możemy powiedzieć, dass in der Christenheit viele fremde Lehren aufgekommen sind, że w chrześcijaństwie pojawiło się wiele obcych nauk.
ihren Grund nicht in der Schrift haben. Które nie mają swojego korzenia czy fundamentu w piśmie. Und manchmal klingen sie gut und nützlich. I czasami one brzmią dobrze i pożytecznie. Und sie stimmen doch nicht mit dem Wort Gottes überein. A jednak nie zgadzają się ze Słowem Bożym. Oder, was noch viel gefährlicher ist, albo co jest jeszcze bardziej niebezpieczne, der Teufel vermischt die Lüge mit der Wahrheit. Coś takiego, gdy diabeł miesza kłamstwo z prawdą. Oder zitiert Gottes Wort unvollkommen. Albo gdy on cytuje Słowo Boże niezupełnie, tylko kawałkami. Als der Herr Jesus in 40 Tagen in der Wüste war, lesen wir, dass er danach von dem Teufel versucht worden ist. Gdy Pan Jezus był 40 dni na pustyni, czytamy o tym, że następnie był kuszony przez szatana. Und da hat der Teufel auch Gottes Wort zitiert. I tam diabeł również cytował Słowo Boże. Aber mit dem Ziel, den Herrn Jesus zu verführen. Ale z tym celem, aby Pana Jezusa zwieść. Zu verführen, etwas zu tun, was Gott nicht von ihm wollte. Zwieść go do takiego czegoś, by uczynił coś, czego Bóg nie chciał. Und das macht deutlich, welche Gefahren es gibt, wenn wir in der Wahrheit nicht befestigt sind. I to sprawia, robi jasne, co się może stać, jeśli nie jesteśmy utwierdzeni w prawdzie. Und deshalb schreibt Petrus Vers 13, ich halte es für recht, durch Erinnerung euch aufzuwecken. Dlatego pisze w wierszu 13, że uważa to za rzecz słuszną, jeśli pobudza ich przez przypominanie. Er fühlte also eine Verantwortung für sich selbst. Więc sam dla siebie odczuwał taką odpowiedzialność, solange der Herr ihn noch auf der Erde ließ, że póki Pan jeszcze zostawiał go na ziemi, die Gläubigen in der Wahrheit zu befestigen. Aby on utwierdzał jeszcze wierzących w prawdzie. Und ich denke, das hat der Herr auch immer weitergegeben von Generation zu Generation. I myślę, że Pan to wciąż przekazywał dalej z generacji do generacji. Dass wir unsere Kinder, pokolenia do pokolenia. Dass wir unsere Kinder und die Jugend hier heranwächst. Abyśmy nasze dzieci i nasza młodzież, która dorasta, auch in diesem Sinne pflegen, dass wir durch Erinnerung ihre, sie in der Wahrheit befestigen. Abyśmy w tym sensie też pielęgnowali przez to, że przez przypominanie prawdy będziemy ich utwierdzać. Nur nebenbei, wenn Petrus sagt, solange ich in dieser Hütte bin, i tak, Vers 13, no? Ja, Vers 13, no. I tak na marginesie, jeśli tu jest napisane, że dopóki jestem w tym namiocie, bo tak jest dosłownie napisane, nie w ciele, tylko namiocie, dann gebraucht ein Bild und meint dafür, solange ich hier noch lebe, solange ich noch im Leib hier bin. To on tutaj używa, to jest obraz na to, i który oczywiście wskazuje na to, że póki on jeszcze żyje. Und er sah schon sein Ende, dass es bald sein würde. I on widział już swój koniec, żeby, że on wkrótce by nadszedł. Er schreibt dann weiter, ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Mówi, dosłownie jest napisane, że wie o tym, że rychło będzie musiał już złożyć swój namiot, tak jak Pan Jezus mu powiedział. Ablegen der Hütte meint, dass Geist und Seele den Körper verlassen. I złożyć ten namiot, to oznacza, że duch i dusza opuszczą ciało. Der Körper also als eine Hütte gesehen für Geist und Seele. I ten namiot, o którym tu jest mowa, jest jakby tym miejscem zamieszkania ducha i duszy. Auch hier vielleicht ein Gedanke, der ein wenig neben dem Zusammenhang liegt. Także i tutaj taka myśl, która być może tak troszeczkę jest obok tego kontekstu. Wir erkennen, wie die Gläubigen ganz nüchtern von ihrem Tod sprechen können. Rozpoznajemy, jak wierzący zupełnie trzeźwie mogą mówić o swojej śmierci. Das hatte Petrus gar nicht beunruhigt. To wcale nie zaniepokoiło Piotra. Wenn wir uns das einmal vorstellen, der Herr würde uns sagen, du wirst jetzt nicht mehr lange leben. I jeśli sobie to tak wyobrazimy, gdyby Pan nam teraz powiedział, że już niedługo, długo nie pożyjesz. Würde uns das beunruhigen oder würden wir uns freuen, dass wir bald bei dem Herrn sind? Czy zaniepokoiłoby to nas, czy cieszylibyśmy się, że wkrótce będziemy u Pana? Petrus sprach ganz ruhig davon. Der Herr hat mir das gesagt und solange ich noch lebe, möchte ich meinen Dienst erfüllen. Piotr zupełnie spokojnie o tym mówił i cieszył się tym, że póki Pan jeszcze tutaj mnie zostawia, to mogę wypełniać moją służbę. Vielleicht einmal ein zweites Beispiel aus dem Lukas-Evangelium. I być może drugi przykład z Ewangelii Łukasza. Kapitel 2. Drugiego rozdziału. Kapitel 2, Vers 29. Łukasza 2, 29.
Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju. Das sagt der alte Simeon, der im Tempel das Kind, den Herrn Jesus, mit seinen Eltern gesehen hat. To mówi stary Szymeon, który widział Pana Jezusa jako dziecię ze swoimi rodzicami. Und er hatte auch ein Wort von dem Herrn, dass er noch in seinem Leben den Christus, den Messias, sehen sollte. I on też otrzymał niegdyś takie słowo, że za czasu swojego życia miał jeszcze ujrzeć Chrystusa. Und dann erfüllt sich das hier, nicht den Messias in seiner Herrlichkeit, aber doch als Mensch hier auf der Erde. I potem to tutaj się wypełnia, że widzi go wprawdzie nie jako jego w chwale, ale jednak jako człowieka tu na ziemi. Und dann sagt er ganz einfach, nun entlässt du deinen Herr in Frieden. Das heißt, nun kann ich sterben. I on potem mówi, teraz puszczasz sługę swego w pokoju. To znaczy, że on teraz może już umrzeć. Das, was du mir gesagt hast, ist erfüllt und jetzt ist mein Leben zu Ende. To, co mi powiedziałeś, już się spełniło i teraz moje życie już dobiegło końca. Wir wissen alle, dass der Tod natürlich ein Schrecken für uns Menschen ist. My wiemy oczywiście wszyscy, że śmierć dla człowieka jest rzeczą straszną. Aber wir dürfen uns doch damit ermuntern, dass es für den Gläubigen nicht das Ende ist. Ale możemy jednak się pocieszać, że dla wierzącego to nie jest końcem. Sondern dass wir sagen können, wir werden bei dem Herrn sein. Ale że możemy powiedzieć, że będziemy u Pana. Jetzt kommen wir wieder zu unserem Text. Teraz znów powracamy do naszego tekstu. Und Petrus sagt also, dass er, solange er noch da ist, sich bemüht, den Gläubigen die Wahrheit weiterzugeben. I Piotr więc mówi, że póki on jeszcze tu jest, że stara się, aby tą prawdę innym dalej przekazywać. Damit sie auch dann, wenn er nicht mehr da wäre, sich daran erinnern könnten. Aby także po jego odejściu mogli sobie te rzeczy jeszcze przypominać. Und wir sehen dann auch die Weisheit unseres Gottes. I widzimy także mądrość naszego Boga. Dass er das durch seine Diener hat niederschreiben lassen. Że sprawił, iż to było, zostało spisane przez jego sługi. Jetzt können auch wir uns heute noch im Jahr 2008 das in Erinnerung rufen. Tak, że i my dzisiaj po 2000 lat później możemy sobie te rzeczy jeszcze przypominać. Und wir lernen auch etwas daraus, was wir vielleicht so zwischen den Zeilen lesen können. I uczymy się z tego coś tak, jakbyśmy to czytali między tymi linijkami. Dass die Wahrheit im Grunde nicht veraltet. Że prawda, ona w gruncie nigdy się nie starzeje. Und dass auch der Wahrheit nichts Neues hinzugefügt wird. I że prawdzie także nic nie jest nowego dodawane. Das, was Gott im Anfang gegeben hat, ist auch gültig für uns. To, co Bóg dał na początku, jest także i aktualne dla nas dzisiaj. Und wenn Menschen etwas anfügen, dann ist das nicht nach Gottes Gedanken. A jeśli ludzie coś do tego dołączają, nie jest to według myśli Bożych. Und darauf kommt Petrus dann in dem nächsten Vers zu sprechen, in Vers 16. I w następnym wierszu 16 Piotr właśnie do tego tematu dochodzi. Er nimmt dazu ein besonderes Ereignis, das er selbst erlebt hat. I on jako fundament ku temu bierze wydarzenie, które on sam przeżył. Er spricht von der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Mówi o przyjściu naszego Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dabei denkt er an das Geschehen, dass er mit Jakobus und Johannes zusammen auf diesem Berg war. I tu myśli o tym zdarzeniu, gdy on był razem z Janem i z Jakubem na tej górze. Wo sie sahen, dass der Herr plötzlich umgestaltet wurde. Gdzie widzieli, gdy Pan nagle został przemieniony. Und eine große äußerliche Herrlichkeit annahm. I gdy przyjął wielką zewnętrznie widoczną chwałę. Und dann erschienen zwei Männer. I pojawiło się tam dwóch mężczyzn, die Jünger offensichtlich erkannten, Mose und Elia, których uczniowie widocznie rozpoznali, to byli nimi Mojżesz i Eliasz, und sie sprachen mit dem Herrn über sein Ende in Jerusalem. I rozmawiali z Panem o jego końcu w Jerozolimie. Und dann hatten, nachdem der Herr Jesus auferstanden war, a potem, gdy Pan Jezus już zmartwychwstał, die Jünger auch dieses Geschehen den Gläubigen weitergegeben. To uczniowie również i to wydarzenie przekazywali dalej wierzącym. Und er sagt, wir haben das getan, nicht weil wir irgendwelchen Fabeln gefolgt sind, sondern weil wir das selbst gesehen haben. A on mówi, że dokonaliśmy to dlatego, że nie opieraliśmy się na jakichś zręcznie zmyślonych baśniach, lecz dlatego, że to widzieliśmy. Und bei Fabeln fragen wir uns, was meint die Schrift damit? A jeśli chodzi o te baśnie, pytamy się, co ma słowo z tym na myśli? Das sind Geschichten, die Menschen sich ausdenken. Są to opowieści, które zmyślają sobie ludzie.
in die sie eine bestimmte Bedeutung hineinlegen wollen, które chcą włożyć pewne znaczenie, wo sie manchmal übernatürliche Dinge auch mit hineinflechten, i gdzie czasami również i wplatają w to jakieś rzeczy nadziemskie, dass Tiere wie Menschen reden, że zwierzęta przemawiają jak ludzie, und damit wollen sie etwas Besonderes ausdrücken. I tym wszystkim chcą wyrazić coś szczególnego. Wir wissen zwar, dass Gott das auch schon mal tut. Wiemy wprawdzie, że Bóg też czasami coś takiego dokonuje. Ich denke an eine Sache im Alten Testament. Myślę o pewnym wydarzeniu w Starym Testamencie, wo Gott einmal etwas deutlich machen wollte und sagte, dass der Weinstock gesprochen hat zu den anderen Bäumen des Waldes. Gdzie Bóg coś chciał też wyrazić dokładnie i powiedział, że latorość winna też przemawiała do innych drzew. Das ist aber eine Weise Gottes in dem Alten Testament. Ale to jest sposób Boży w Starym Testamencie, dass er durch Bilder die Wahrheit ausdrückt, że on przez obrazy przedstawia prawdę, die wir eigentlich dann erst erkennen, wenn wir das Neue Testament kennen. I te obrazy rozpoznajemy czy rozumiemy dopiero wtedy, gdy znamy Nowy Testament. Aber hier nennt das Wort sie ausdrücklich ausgeklügelte Fabeln. Ale tutaj słowo nazywa te właśnie dosłownie zręczne, zmyślone baśnie. Ich möchte dazu einmal aus dem, glaube, zweiten Timotheusbrief etwas lesen. I tu chciałbym coś przeczytać z drugiego listu do Tymoteusza. Ja, aus Kapitel 4, Vers 3 und 4. Drugi Tymoteusza, 4 rozdział, 3 i 4 wiersz. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy i zwrócą się ku baśniom. Da erkennen wir, was ich eben schon gesagt habe. Rozpoznajemy tu, co już przed chwilą powiedziałem. Dass im Laufe der Zeit die Menschen vieles in die Christenheit hineingebracht haben. Że z biegiem czasu ludzie wiele wprowadzili do chrześcijaństwa. Was sich im Grunde selber ausgedacht haben. Co oni właściwie sami sobie wymyślili. Und was keine Grundlage in der Schrift hat. I coś, co nie ma żadnego fundamentu w Piśmie. Und das meint Petrus hier. I to ma Piotr tutaj na myśli. Wir sind nicht solchen künstlichen oder ausgeklügelten Fabeln gefolgt. My nie poszliśmy za takimi zręcznie zmyślonymi baśniami, sondern wir haben in aller Nüchternheit etwas gesagt, ale powiedzieliśmy coś we wszelkiej trzeźwości, was wir selbst gesehen und erlebt haben. Co sami widzieliśmy i doświadczyliśmy. Und dann beschreibt er noch einmal ganz kurz, was er gesehen hat auf dem Berg. A potem jeszcze raz krótkimi słowami opisuje, co widział na tej górze. Dass er diese Stimme aus dem Himmel gehört hat. Że słyszał ten głos z nieba. Dass Gott über ihn gesagt hat, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. I że Bóg nad nim powiedział, ten jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Dass der Herr Jesus also dort eine doppelte Herrlichkeit bekommen hat. Że Pan Jezus w tej chwili otrzymał podwójną chwałę. Ich meine einfach das äußere Aussehen, seine äußere Erscheinung. Mam na myśli po prostu to jego zewnętrzne zjawienie, jak on był widoczny. Dass seine Kleider strahlend weiß wurden. Że jego szaty stały się lśniące i białe. Und dann eine innere Herrlichkeit. I potem również wewnętrzna chwała. Dass Gott sich zu ihm bekannte und ihm das gesagt hat. Że Bóg przyznawał się do niego i mu właśnie to powiedział. Und wenn wir an dieses Geschehen denken, a jeśli myślimy o tym wydarzeniu, dann können wir das oder dann verbinden wir das mit einem Erscheinen des Herrn Jesus in Herrlichkeit auf der Erde. To my łączymy to także z przyjściem Pana Jezusa w przyszłości na ziemię. Das war ja etwas, worauf die Juden warteten. To właściwie było czymś, na co czekali Żydzi. Wenn sie an den Messias dachten, gdy myśleli o Mesjaszu, über den die Propheten ja viel gesagt haben im Alten Testament, o którym prorocy w Starym Testamencie wiele powiedzieli, dann sollte das ein Mann sein aus ihrem Volk, to miał to być
mąż czy mężczyzna z ich ludu, der in Israel herrschen würde, który panowałby w Izraelu, und so herrschen würde, dass alle Völker der Erde ihm untertan sein würden. I który by panował tak, by również wszystkie narody ziemskie byłyby mu poddane. Und das ist auch so. I tak też jest. Das wird Gott auch einmal so tun. Bóg też tak kiedyś sprawi. Aber diese Erscheinung des Herrn Jesus wird in der Christenheit oft falsch verstanden. Ale to objawienie się Pana Jezusa w chrześcijaństwie często jest źle rozumiane. Wenn die Christen von dem Kommen des Herrn Jesus reden, gdy chrześcijanie mówią o przyjściu Pana Jezusa, dann meinen sie diesen, wie sie sagen, jüngsten Tag oder letzten Tag, to ogółem tak mają na myśli ten dzień ostateczny, czy dzień sądu, coś takiego. Sie verstehen damit sozusagen den letzten Tag dieser Erde, wie sie heute ist. I rozumieją tym jakby ten ostatni dzień tej ziemi, która obecnie jest. Aber sie haben nicht verstanden, dass es zwei Kommen des Herrn Jesus gibt. Ale nie zrozumieli, że istnieją dwa przyjścia Pana. Die Gläubigen der Christenheit wissen, wierzący chrześcijaństwa wiedzą, dass sie bevor das Ereignis hier eintritt, in den Himmel entrückt werden. Że zanim to wydarzenie tutaj, to nasze wydarzenie, zanim ono nastąpi, że wierzący przedtem będą pochwyceni do nieba. Ich will das einmal an einer kurzen Stelle deutlich machen. Chciałbym to przedstawić wyraźnie na podstawie jednego miejsca. 1 Tesalonicza 4. 1 Tesaloniczan 4. Vers 14. 14 wiersz. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Da spricht Paulus auch von diesem Kommen des Herrn. Tu Paweł też mówi o przyjściu Pana. Und dass die Gläubigen mit ihm kommen. I że wierzący z Nim przyjdą. Und wenn sie mit ihm kommen, müssen sie schon bei ihm sein. A jeśli z Nim przyjdą, to muszą już być u Niego. Das heißt, bevor sie mit ihm auf die Erde kommen können, to znaczy, że zanim z nim mogą przyjść na ziemię, müssen sie zuerst in den Himmel entrückt werden. To oni najpierw muszą być już przedtem, musieli przejść przez to pochwycenie do nieba. Und das ist die Lehre der Schrift. I taka jest nauka Pisma. Dass wir also als Gläubige darauf warten, dass der Herr kommt. Że jako wierzący więc czekamy na to, aby Pan przyszedł. Zunächst nicht, um hier auf der Erde zu herrschen. Po pierwsze, nie po to, aby on panował na tej ziemi, sondern um die Gläubigen zu sich in den Himmel zu nehmen. Lecz aby wierzący wziąć do siebie do nieba. Natürlich denken wir auch an das andere. Oczywiście, że myślimy także i o tym innym. Und ich meine mit großer Freude auch. Ja uważam, że myślimy o tym także z wielką radością. Dann wird es eine Erscheinung des Herrn Jesus auf der Erde sein, die ganz anders ist als das erste Mal. Bo to będzie objawienie Pana Jezusa całkiem inne niż to pierwsze jego przyjście. Als der Herr hier als Mensch auf der Erde war, gdy Pan Jezus był jako człowiek tu na ziemi, da war er der Verachtete. Wtedy on był tym znieważonym. Jesaja sagt von jedermann verachtet. Izajasz mówi, że był znieważony od każdego człowieka. An einer anderen Stelle liest man hat ihn nicht für wert geachtet, dass er überhaupt am Leben bliebe. I na innym miejscu nawet jest napisane, że nie potraktowano go za godnego, żeby w ogóle pozostał przy życiu. Und so hat man ja dann auch gehandelt. I w ten sposób też się postąpiło. Äußerlich gesehen hat man den Herrn umgebracht. Bo patrząc na to zewnętrznie, zabito Pana. Aber wenn der Herr dann auf die Erde kommt, ale gdy Pan kiedyś przyjdzie na ziemię, dann wird jedes Knie sich vor ihm beugen. Wtedy wszelkie kolano się przed nim zegnie. Und darüber freuen sich die Gläubigen. Z tego wierzący się cieszą. Dass er endlich die Ehre bekommt, die ihm gehört. Że on wreszcie utrzyma tą cześć, która mu należy. In diesem Sinne drückt Paulus das so aus, dass die Gläubigen seine Erscheinung lieben. I w ten sposób Paweł też wyraża to na takim miejscu, że wierzący miłują jego objawienie się. Wir denken also daran, dass der Herr Jesus verachtet war. Myślimy więc o tym znieważeniu Pana Jezusa. Und eigentlich auch noch immer verachtet ist. I właściwie on do dzisiaj jeszcze jest znieważany. Aber dass es einmal diesen Zeitpunkt, oder dass es einmal diese Zeit gibt, wo er öffentlich geehrt wird. Ale że nastąpi taka chwila, w
której on publicznie zostanie uczczony. Viele tun das natürlich gezwungen. Wielu oczywiście to uczyni z przymusu. Aber jede Zunge muss bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ale każdy język będzie musiał wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem. Und daran denken wir, wenn wir das lesen, was Petrus in diesem Vorbild erlebt hat. I o tym myślimy, gdy czytamy o tym, co Piotr przeżył jakby w obrazie już tego, co ma w przyszłości nastąpić. Und dann spricht davon in Vers 19, wir besitzen das prophetische Wort umso fester. I potem mówi o wierszu 19, że zatem mają prorockie słowo jeszcze bardziej potwierdzone czy utwierdzone. Das will sagen, Petrus hat schon ein gewisses Vorerlebnis von dem gehabt, was die Propheten gesagt haben. I to ma na myśli, że Piotr miał jakby pewne już przeżycie tego, o czym prorocy mówili o przyszłości. Die Propheten hatten also schon von der Herrlichkeit des Messias geschrieben. Prorocy więc już pisali o chwale Mesjasza. Und Petrus sah das sozusagen in einer Teilerfüllung. I Piotr widział to jakby w pewnym pół spełnieniu się, albo cząstkowym spełnieniu się tego już. Und die Jünger haben bestimmt an die eine oder andere Stelle aus dem Alten Testament gedacht. I uczniowie z pewnością myśleli o niejednym miejscu ze Starego Testamentu. Und haben gesehen, dass sich Gottes Wort, dass Gottes Wort dadurch bestätigt worden ist. I widzieli, że Słowo Boże tym wszystkim zostało potwierdzone. Ganz nebenbei für uns. A tak na marginesie dla nas. Es gibt schon viele erfüllte Prophezeiungen. I istnieje już wiele spełnionych proroctw. Manche, über die selbst die Welt staunt. Niejedne proroctwa, nad którymi również i świat się dziwi. Wir haben in Wuppertal, in der Gegend, wo ich wohne, ein Bibelmuseum. Tam w Wuppertalu, w tym otoczeniu, w którym ja obecnie mieszkam, jest takie muzeum biblijne. Da haben Brüder viele alte Schriften zusammengetragen. I tam bracia wielu starych pism zebrało. Da ist unter anderem die Kopie eines Tonsteines aus der Zeit des Perserkönig Kores. I tam jest, w tym muzeum jest kopia pewnego cząstki naczynia glinianego, na którym jest wybicie, które pochodzi z czasu króla Kores? Kores, Cyrus. Der sich darüber wundert, dass Jesaja von ihm geschrieben hat. I tam jest napisane, że Cyrus się dziwił z tego, że Izajasz pisał o nim. Jesaja hat also lange Zeit vor Kores gelebt. A Izajasz już wiele czasu, dużo czasu przed Cyrusem on żył. Aber dieser König wird mit Namen genannt. Ale ten król jest za czasu Izajasza przez niego dosłownie wymieniony. Nur ein kleines Beispiel für erfüllte Prophezeiung. I to jest tylko mały przykład, jeśli chodzi o już spełnione się proroctwa. Wir vertrauen Gott, dass er alles erfüllt, was er vorher gesagt hat. I ufamy Bogu, że on wszystko spełnia, co powiedział. Und auch das, was über die Erscheinung des Herrn Jesus in Herrlichkeit geschrieben ist. I także to, co jest napisane odnośnie objawienia się Pana w chwale. Und jetzt vergleicht der Apostel Petrus das geschriebene Wort des der alttestamentlichen Propheten mit einer Lampe. A teraz Piotr porównuje to słowo w Starym Testamencie spisane do lampy. Das ist wie eine Lampe, czy pochodni, die erleuchtet, damit man besser sehen kann. To jest taka lampa czy pochodnia, która świeci po to, abyśmy lepiej widzieli. Diese Lampe hat sicherlich manchen Gläubigen des Alten Testamentes auch schon den richtigen Weg gezeigt. I ta pochodnia niejednemu wierzącemu ze Starego Testamentu z pewnością objawiła czy pokazała już drogę. Psalm 119 liest man zum Beispiel, dein Wort ist Leuchte für meinen Fuß. Na przykład w Psalmie 119 czyta się, że Słowo Twoje jest światłem czy pochodnią dla stóp moich. Und Licht für meinen Weg. I światłością dla drogi mojej. Aber dann ist eine interessante Wendung oder eine Veränderung in Vers 19 am Ende. Ale tutaj na pod koniec 19 wiersza następuje taka ciekawa zmiana. Die Lampe leuchtet, bis der Tag anbricht. Że ta pochodnia świeci aż zaświta dzień.
Und das verstehen wir eigentlich auch. Wir brauchen Lampen, solange es dunkel ist. To też rozumiemy, że potrzebujemy lampy czy pochodnie, póki jest ciemno. Und wenn dann die Sonne scheint, dann knipsen wir das Licht aus. A gdy już świeci słońce, to wtedy wyłączamy światło. Brauchen wir diese Lampe nicht mehr, weil wir das Sonnenlicht haben. Bo wtedy nie potrzebujemy już lampy, dlatego, bo mamy już światło słoneczne. Das heißt jetzt nicht an dieser Stelle, dass wir das Alte Testament nicht brauchen. To na tym miejscu nie oznacza, że Starego Testamentu byśmy już nie potrzebowali. Das bedeutet aber, dass das, was im Alten Testament wie Licht durch eine Lampe gegeben ist, ale to oznacza, że to, co w Starym Testamencie było dane jako, jakby jako światło przez świecące, pochodzące od lampy, im Grunde durch das Licht des Neuen Testamentes überstrahlt wird. Że to właściwie jakby jest przez to światło Nowego Testamentu, to światło jest mocniejsze i jakby je przemogło, czy coś takiego, prześwieciło. Jetzt denken wir noch einmal an die Situation der Juden, die gläubig geworden sind. I teraz jeszcze raz myślimy o sytuacji tych Żydów, którzy stali się wierzący. In ihren Herzen war immer die Erwartung, dass der Herr Jesus kommt, um zu regieren. I w sercach zawsze było to oczekiwanie, by Pan Jezus przyszedł na rządzenie. Lesen wir mal eben aus Lukas 24. Czytamy tutaj z Łukasza 24. Vers 21. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. 21. wiersz Łukasza 24. A myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela. Lecz po tym mówi następny. Das war in den Herzen der gläubigen Juden. Der Herr Jesus kommt und erlöst Israel von der Herrschaft der Römer. To było właśnie w sercach wierzących Żydów, że Pan Jezus nadejdzie i że wyzwoli ich z ręki Rzymian. Und dafür hatten sie die Lampe des Alten Testamentes. I na to oni mieli tą pochodnię Starego Testamentu. Aber nachdem der Heilige Geist auf die Erde gekommen ist, ale gdy Duch Święty stąpił na ziemię, konnte der Herr ihnen vieles sagen durch den Geist, was er ihnen vorher nicht sagen konnte. To teraz Pan mógł właśnie przez Ducha Świętego wiele rzeczy im przedstawić, których przedtem nie mógł im powiedzieć. Weil ihre Herzen noch gar nicht bereit waren für die Wahrheit, als der Herr auf der Erde war. Dlatego iż serca ich jeszcze wcale nie były gotowe na tą prawdę, gdy Pana jeszcze na ziemi nie było. Aber dann haben sie verstanden, ale potem zrozumieli, der Herr Jesus kommt, um uns zu sich zu holen. Że Pan Jezus przychodzi, aby nas zabrać do siebie. Und wenn es auf der Erde noch dunkel ist, a gdy jeszcze na ziemi jest ciemno, dann ist in unseren Herzen schon der helle Morgenstern aufgegangen. To jednak w naszych sercach ta jutrzenka, ta jasna jutrzenka już zeszła. Das bedeutet die Erwartung, der Herr kommt, um uns zu sich zu holen. To oznacza, że to jest to oczekiwanie tego, że On przyjdzie po nas. Der Apostel Petrus möchte, dass das sozusagen wie der Morgenstern in ihren Herzen leuchtet. Apostoł Piotr pragnie, aby to jakby jutrzenka już świeciło w ich sercach. Wenn der Herr kommt und von allen Menschen gesehen wird, gdy Pan Jezus przyjdzie i będzie widziany przez wszystkich ludzi, dann ist sozusagen heller Tag. To wtedy już jest jasny dzień. Jeder sieht ihn. Każdy go widzi. Aber wir sehen ihn im Glauben. Ale my widzimy go obecnie we wierze. Wie den Morgenstern, der ganz hell leuchtet. Tak jak jutrzenkę, która jasno świeci. Mit der Hoffnung im Herzen auf sein Wiederkommen für uns. I widzimy go tak z tą nadzieją, że on wkrótce przyjdzie po nas. Und dann gibt es in Vers 20 und 21 noch eine Ergänzung, die nicht direkt mit dem Text zu tun hat. I w wierszu 20 i 21 jest jeszcze takie uzupełnienie, taki dodatek, który nie bezpośrednio ma do czynienia z tym tekstem. Die aber doch deutlich macht, dass wir die Schrift in ihrem Zusammenhang lesen müssen. Z tymi myślami, który jednak wyraża dokładnie, że Słowo Boże musimy wykładać z kontekstu. Es gibt schon mal die Gefahr in unseren Herzen. Czasami istnieje w naszych sercach takie niebezpieczeństwo, dass wir uns auf bestimmte Dinge konzentrieren, że koncentrujemy się na pewne jakieś rzeczy und anderes ein wenig vernachlässigen. I pewne inne rzeczy jakby trochę zaniedbujemy. Ich möchte einfach ermuntern heute, chciałbym po prostu zachęcić do tego, dass wir auch die Bibel von Anfang bis zu Ende lesen, byśmy Biblię czytali od początku do końca.
dass wir sie wirklich einmal ganz gelesen haben und das auch wiederholen. I abyśmy rzeczywiście raz całą przeczytali i to potem powtarzali. Und dann werden wir mehr und mehr erkennen, a wtedy coraz więcej poznamy, dass sie auch in sich ein Ganzes ist, was den Gedankenkreis angeht. Że Biblia też jest pewną całością, co dotyczy tych myśli w niej zawartych. Und wir werden verstehen, dass es immer wieder Stellen gibt, die andere Stellen sozusagen bestätigen. I zrozumiemy, że wciąż pojawiają się takie miejsca, które potwierdzają inne. Wir haben das ja eben auch gemacht. Bo w ten sposób też to uczyniliśmy przed chwilą. Wir haben aus Thessalonicher gelesen, aus Timotheus, aus Lukas. Czytaliśmy z Thessaloniczan, z Tymoteusza, z Łukasza. Und diese Stellen haben etwas deutlich gemacht, was hier Petrus geschrieben hat. A te miejsca tłumaczyły to, co Piotr tutaj napisał. So verstehen wir Vers 20. Keine Schrift ist von eigener Auslegung. I w ten sposób rozumiemy Pismo, że żadne proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, sondern die Schrift ist ein Ganzes. Ale Pismo jest całością. Und das Ganze müssen wir kennen, um einen klaren Blick zu haben. I tą całość musimy znać, aby mieć jasne czy czyste spojrzenie. Das passiert natürlich nicht mit einem Mal schlagartig. Oczywiście, że to nie następuje z jednym razem tak nagle. Und dazu eben die Ermunterung, die Schrift regelmäßig zu lesen. Dlatego to zachęcenie, byśmy Pismo regularnie czytali. Uns erinnern zu lassen, wie wir das am Anfang gelesen haben. I pozwolili sobie przypominać, jak czytaliśmy to na początku. Und dadurch einen weiten Blick für Gottes Wege haben. I byśmy przez to mieli szerokie spojrzenie na drogi Boże. Denn, und das sagt Vers 21, albowiem, i o tak mówi 21 wiersz, was wir in der Schrift haben, ist nicht irgendwie durch den Willen der Menschen geschrieben worden. Jest, bo jest tak, że proroctwo lub to, co jest napisane w Piśmie, nie zostało jakoś z woli ludzkiej napisane. Sondern die Menschen, die Gott gebraucht haben, haben das geschrieben, was er wollte. Ale ludzie, ci, których Bóg używał, oni spisali to, co Bóg chciał, by było spisane. Sie redeten getrieben vom Heiligen Geist. Oni przemawiali pędzeni duchem, czy natchnieni Duchem Świętym. Das heißt, Gott hat durch seinen Geist sie genau die Worte schreiben lassen, die er geschrieben haben wollte. To znaczy, Bóg przez swojego Ducha sprawił, że oni spisali dokładnie te słowa, które on chciał, by były spisane. Und deswegen ist die Schrift ein in sich geschlossenes Ganzes. Dlatego Pismo jest jakby całością samą w sobie zupełną, zamkniętą, doskonałą. Und wenn wir das mal von einer anderen Seite aus sehen, dann lernen wir. A jeśli spojrzymy na to z drugiej strony, nauczymy się, dass die Schrift das Leben eines Gläubigen von dem Zeitpunkt an, wo er sich bekehrt hat, że Pismo życie wierzącego od chwili, w której się nawrócił, dass es das vergleicht mit dem Erwachsenwerden unseres natürlichen Körpers, że porównuje to jakby z dorastaniem naszego cielesnego ciała. Wir werden geboren als kleine Babys. Jesteśmy narodzeni jako niemowlęta. Und sind völlig auf die Hilfe anderer angewiesen. I zupełnie jesteśmy zdani na pomoc innych. Was unsere Nahrung angeht, was unsere Pflege angeht. Co dotyczy naszego wyżywienia, naszej pielęgnacji. Aber das Normale ist, dass der Mensch also wächst. Ale normalnością jest to, że człowiek dorasta. Und dann auch für sich selbst sorgen kann. I że potem potrafi troszczyć się sam o siebie. Und das Bild gebraucht die Schrift, wenn es um uns als Gläubige geht. I to ten obraz Pismo używa, jeśli chodzi o nas wierzących. Wenn wir uns bekehren, sind wir wie Babys, die auf die Hilfe anderer angewiesen sind. Gdy się nawracamy, jesteśmy jak dzidziusie, które są zdani na pomoc innych. Übrigens eine Verantwortung für die den Herrn schon länger kennen. Tak na marginesie jest to odpowiedzialnością tych, którzy już dłużej znają Pana. Denn ich denke, dass sie diesen Dienst haben, diese Babys zu pflegen. Gdyż myślę, że oni mają tą służbę, aby pielęgnować te dzidziusie. Aber genauso wie es im natürlichen Leben normal ist, dass man wächst und sich entwickelt. Ale tak samo jak w życiu normalnym jest, to normalne, że to życie się rozwija. So ist es im geistlichen Leben auch normal, dass man wächst und sich entwickelt. Tak i w duchowym życiu to jest normalne, że ktoś rośnie i że się rozwija. Und dazu gebraucht der Herr sein Wort.
I ku temu Pan używa słowo swoje. Dazu braucht seine Diener, die das Wort verkünden. I używa ku temu swoich sług, którzy głoszą słowo. Und braucht auch seinen Geist in unseren Herzen. I on także ku temu używa swego ducha w naszych sercach. Damit wir uns immer wieder an diese Dinge erinnern. Byśmy sobie ciągle na nowo te rzeczy przypominali.